Schemat miłego mężczyzny jest wyjątkowo prosty. Mam pewną potrzebę, nie jest ona zaspokajana przez ludzi, więc zrobię wszystko, by to zmienić. Co jest wynikiem takiego zachowania? Słaba jednostka, która jest zagrożeniem dla każdego, kto znajdzie się w jej otoczeniu. Według Roberta Glovera syndrom ten kształtuje się już na początku naszego życia. Każde dziecko, które doświadczy odrzucenia, tworzy przyszłość w oparciu o pewien paradygmat. Tym paradygmatem jest poczucie winy. Mózg juniora jest bardzo podatny na informacje, które pozyskuje ze świata zewnętrznego. Już samo to, że jest wychowywany przez jednego rodzica, staje się ogromnym problemem. Glover w swojej książce Niemiły facet podkreśla bardzo ważną rzecz. Dzieci są egocentrycznymi stworzeniami, gdyż wierzą, że świat kręci się wokół nich samych. To jest naturalny mechanizm wynikający z tego, że nie mają dostępu do pełnego obrazu świata. A w momencie, gdy jeden z rodziców przekazuje mu swój punkt widzenia, rozszerza granice ego na tę perspektywę. I niestety w wielu przypadkach jest ona błędna. Jeżeli mama, która wychowuje samotnie chłopca, powie mu: musisz być bardzo miły dla kobiet, walcz o nie za wszelką cenę, popełnia błąd, gdyż umysł dziecka przyjmuje rzeczy zero-jedynkowo. Następnie dorasta, wchodzi w swój pierwszy związek i nagle dziewczyna mówi mu, że już tego nie czuje. Jak wygląda jego reakcja? Zaczyna błagać o jej powrót, kupować jej kwiaty, a ona żywi do niego jeszcze większą niechęć. Dlaczego? Bo nie potrafi przyjąć odrzucenia. Wewnętrznie nadal jest małym chłopcem, który ma problem z wytarciem gila z nosa. A żadna kobieta nie chce mieć za partnera mentalnego bobasa. Oczywiście zaczyna się wkurzać, a w jego głowie dochodzi do najróżniejszych myśli. Co dzieje się dalej? Mamy dwie opcje w zależności od tego, w jakim duchu został wychowany. A gdy zobaczy, że te próby są na nic, odpuści i przez następne pół roku będzie płakać w poduszkę. Wiąże się to z traumą. Jeżeli nie przepracuje jej z psychoterapeutą, albo nie zacznie się ekstremalnie rozwijać, nabierze dużego strachu przed płcią przeciwną. I B, to wzbudzi w nim ogromną agresję. Będzie szukał zemsty, mścił się na jej przyszłych chłopakach, wysyłał donosy do pracy, czyli wejdzie w tryb desperata. Możesz powiedzieć: no ale przecież drugie podejście nie ma nic wspólnego z byciem miłym. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście tak to wygląda, ale mili faceci nie znoszą sprzeciwu i za wszystko, co robią, oczekują metaforycznej zapłaty. Są przyjaźni, dopóki ktoś daje im cukierka, natomiast gdy ten cukierek zostanie zabrany, pojawia się u nich emocjonalny kocioł. Widzisz, rodzicielka udzielając takiej rady w 99% nie ma złej intencji. Zapewne kocha swoje dziecko ponad życie, ale ta zła rada i brak męskiej ręki oddziałuje na jego przyszłość. Robert wyróżnia jeszcze kilka kwestii, które chciałbym omówić. Jedną z nich jest wykorzystywanie dziecka dla własnych potrzeb. To właśnie w takim środowisku wychowuje się nice guy. Gdy któryś z rodziców szantażuje drugiego, używając do tego dziecka, skazuje je na cierpienie w przyszłości. Kropka. To najgorszy rodzaj egoizmu i powinien być surowo karany przez niezawisłe organy państwowe. I to nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Kiedy dziecko widzi, że jest pacynką w groteskowym spektaklu, tworzy w sobie toksyczny wstyd. Jak się to objawia? Poprzez przeinwestowanie każdej relacji. Taka osoba wręcz dusi swoją obecnością. Wystarczy, że na 5 minut przestaniesz mu odpisywać i zacznie robić ci wyrzuty sumienia. Ja tyle dla ciebie robię, a ty mnie olewasz. Musimy porozmawiać na ten temat i spędzać jeszcze więcej czasu. Dodatkowo będzie wyolbrzymiać nawet najmniejsze problemy. To dotyczy kompletnych bzdur, ale jest tak wewnętrznie słaby, że nawet one go przerastają. Uwierz mi, że nie ma na tej planecie kobiety, która uzna to za atrakcyjne. Powiem ci dlaczego, bo pokazujesz niskie poczucie własnej wartości. Przestaje czuć się przy tobie bezpiecznie. Wchodzisz w rolę stalkera, przed którym musi się bronić, a na końcu, gdy się uwolni, znowu odstawiasz kompletne szambo. Jeżeli nie wyszło ci w danej relacji, odpuść. Wiem, że boli. Wiem, że to nie jest przyjemne, ale to jedyna szansa na powrót do tej osoby. Drugi aspekt, który porusza autor, to brak odpowiednich męskich wzorców. Wiadomo, że Robert patrzy na to z perspektywy Stanów Zjednoczonych, jednak wiele rzeczy jest naprawdę zbliżona do naszego kraju. Kiedy spojrzymy na pokolenie czy kilka pokoleń wstecz, ojcowie mieli statystycznie większy wkład w wychowanie dziecka. Oczywiście tak zwani martwi ojcowie też się pojawiali, ale nie na taką skalę.
Dzisiaj większość chłopaków wychowanych w typowej europejskiej rodzinie nie należy do żadnych męskich społeczności. W takim razie odpowiedzmy sobie na pytanie, kto wyprowadzi ich z tego marazmu? Widzisz, dopóki całkowicie nie podważysz przyjętego paradygmatu, możesz pożegnać się z dobrym życiem. Mówiłem już o tym kilka razy, ale trzeba robić to do skutku. Jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujesz innych ludzi, by wzrastać. Łącz się w grupy z mężczyznami, którzy mają podobne cele do ciebie. To nie mają być grupy, gdzie tylko płaczecie, narzekając na kobiety. Tak zachowują się słabi faceci. Waszym zadaniem jest działać, zarabiać wspólnie pieniądze, uprawiać sport i dyskutować na ciekawe dla was tematy. To jest ważna kwestia, na której chciałbym się zatrzymać. Wielu chłopaków wpada w pułapkę, gdzie całą swoją zmianę opiera na krytyce czegoś, z czym nie jest im po drodze. Gwarantuję ci, że to droga donikąd. Zachłysnąłeś się przypływem dopaminy, który wynika z tego, że ktoś przytakuje twoim poglądom czy przeżytym doświadczeniom. Wzrost pochodzi z działania, nigdy z gadania. Ja przy pomocy Glowera mogę uświadomić ci pewne kwestie, ale nie ruszę się za ciebie do roboty. Wracając do tematu miłych gości. Jak możemy ich rozpoznać? Po pierwsze są wściekli na cały świat. Obwiniają innych za swoje niepowodzenia, zrzucając odpowiedzialność na zewnętrzne czynniki. Oczywiście nie powiedzą ci o tym wprost, ale będą to ukrywać do momentu, aż ich cierpliwość się wyczerpie. Po drugie mają problem z wyrażaniem sprzeciwu. Nie mają własnego zdania i nawet najprostsza czynność, taka jak wybranie potrawy z menu, sprawia im trudność. Po trzecie, nie są godni zaufania. Być może miałeś kolegę, z którym utrzymywałeś dobre relacje, on nagle znalazł kobietę i całkowicie się zmienił. Okazuje się, że człowiek, który był ci tak bliski, w żadnym stopniu nie przypomina tego, kim był wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? Bo osiągnął swój egoistyczny cel. A gdy okaże się, że dziewczyna podziękowała mu za znajomość, znowu zwróci się do ciebie. To typowe zachowanie nice guy'ów. Kobiety wyczuwają to na podświadomym poziomie, a mężczyźni są w tym niezwykle słabi. Po czwarte, mają problemy w komunikacji. Robią wszystko, by zadowolić drugą stronę, tak żeby przez przypadek nie powiedzieć czegoś złego. Dodatkowo cały czas pyta o zgodę. Nie ma w nim żadnej zuchwałości, bo wiąże się to z wyjściem poza schemat. Kiedy partnerka zacznie wydawać mu rozkazy, zgodzi się, bo przecież nie może wyrazić dezaprobaty. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, do czego to doprowadzi. Będzie trzymał w sobie frustrację, aż do momentu, gdy balon w końcu pęknie. Piąte, o którym wspomina Robert, o którym rzadko się mówi, to uzależnienia. Mili goście mają problem z substancjami psychoaktywnymi. Dlaczego? Bo łatwo ulegają wpływowi społeczeństwa. Gdy widzi, że grupa, w której przebywa, sięga po daną rzecz, zrobi to tylko po to, by wkupić się w ich łaski. A to wszystko ma jeden cel. Dzięki temu będę kochany i zaakceptowany przez innych. Bzdura. Jednak o tym już mało kto chce ci wspomnieć. Utrzymując taki stan rzeczy, jesteś świetnym kandydatem do wykorzystania. Oni mogą cię lubić, ale nie mają do ciebie żadnego respektu. Glover poleca tutaj świetne ćwiczenie, a mianowicie zadanie sobie pytania, gdzie szukam aprobaty. To jest narzędzie, z którym sam przez wiele lat pracowałem. Na przykład, chcę zarabiać dobre pieniądze. I z tego rodzi się ważne pytanie. Czy to jest moja potrzeba, czy próba udowodnienia coś innym? Albo, każdego dnia dobrze się ubieram. I znowu, ubieram się dlatego, bo lubię dobrze wyglądać, czy dlatego, by komuś zaimponować? Mnie takie grzebanie doprowadziło do wniosku, że nie muszę poruszać się samochodem. Wystarczy mi hulajnoga z urwanym błotnikiem. Dlatego weź dowolną rzecz z twojego życia, która zajmuje ci dużo czasu i poddaj ją pod wątpliwość. Wielu miłych gości traktuje relacje z kobietami dokładnie w taki sam sposób. Wszystko jest grą i zakładaniem maski pod daną sytuację. Glover mówi jasno. Mili faceci traktują związek jako ostateczny dowód na potwierdzenie ich wartości. To dlatego są w nie tak niezdrowo zaangażowani. Wystarczy, że kobieta nie ma humoru i traktują to w sposób emocjonalny. To jest paradoks. Chęć uzyskania akceptacji od kobiety jest tak silna, iż stają się wściekli. Dlaczego? Ponieważ druga strona nie daje im tego, czego od nich wymaga. Pozbądź się wszelkich oczekiwań. To one powodują w tobie niezadowolenie. Nie jesteś w stanie kontrolować każdego ruchu na szachownicy.
Kiedy idziesz na spotkanie i mówisz sobie, co ma być, to będzie, wtedy zwyciężasz. A gdy ktoś próbuje tobą manipulować, nie unosisz się gniewem, tylko grzecznie dziękujesz za spotkanie i idziesz w swoją stronę. Jest jedna rzecz, o której nie powiedział Glover, a którą warto, żebyś wiedział. W psychologii relacji istnieje coś takiego jak double down. Odnosi się to do zdecydowanego utrzymywania swojej pozycji, nawet w obliczu podwojonego ryzyka. Czyli coś, czego absolutnie boją się mili goście. Załóżmy, że idziesz na spotkanie z nowo poznaną kobietą i mówi ci coś na zasadzie, ale jesteś pewny siebie. Co powie nice guy? Nie, no nie przesadzaj. Zauważ, że on obniża swoją wartość, gdyż boi się, że jego pewność siebie doprowadzi do odrzucenia. I teraz odpowiedz sobie, czy taka kobieta potraktuje go jako osobę, z którą warto stworzyć bliższą relację? Taki tekst całkowicie obniża wibracje konwersacji. A co powie mężczyzna, który stosuje tak zwany double down? W sumie to masz rację. To pewnie dlatego, że codziennie wykrzykuje do lustra afirmacje. Oczywiście to brzmi głupio, ale masz o wiele większą szansę na pozytywne pociągnięcie tej rozmowy. Druga sytuacja to gdy partnerka zabrania ci spotykać się z twoim bliskim kolegą. Co powie miły chłopak? Ale ja go lubię i chcę się z nim spotkać. Na co dostaje kontrę? Jeżeli to zrobisz, to zobaczysz, co się stanie. Wiadomo, że ze strachu przed tym, iż zostanie porzucony, będzie wolał odpuścić to spotkanie. A co zrobi facet, który stosuje double down? Nie pozwolę, żebyś stawiała mnie w takiej pozycji. Idę spotkać się z Marcinem, a jeżeli będziesz wykazywać podobne toksyczne cechy, zakończymy naszą relację. Widzisz, co tutaj się dzieje? On stawia się w bardzo ryzykownej pozycji. Mogłoby się wydawać, że dostanie odpowiedź, no to kończymy nasz związek. Istnieje taka szansa, ale o wiele częściej, gdy poprzesz to odpowiednim działaniem, doświadczysz pozytywnej reakcji. Tak zachowuje się mężczyzna, który ma do siebie szacunek. I żeby było jasne, każda kobieta, która kotłuje się z narcystycznym chłopakiem, może zrobić to samo. Następna rzecz, którą możesz spotkać u miłego faceta, to nadmierne troszczenie się o innych. Jak twierdzi doktor, jedna opieka nie jest równa drugiej. Możesz dawać ludziom wartość, nie oczekując niczego w zamian, albo dawać z nadzieją, że ktoś wystawi do ciebie rękę. Mili goście lubią ratować inne kobiety, z nadzieją, że te w pewnym momencie się do nich uśmiechną i stworzą szczęśliwy związek. Załóżmy, że spotykają dziewczynę, która ma kryzys ze swoim obecnym partnerem. Jak zachowa się większość z nich? Będą jak pies ogrodnika podkopywać jego pozycję. Nie warto, żebyś utrzymywała z nim kontakt. Nikt nie ma prawa cię oceniać. Zasługujesz na prawdziwe szczęście. Oni nawet nie muszą wiedzieć, co dzieje się w danej relacji. Już samo to, że widzą atrakcyjną dla nich jednostkę, sprawia, że zrobią wszystko, by się do niej zbliżyć. Są dwa problemy, które tutaj występują. Jeden ma podłoże etyczne, drugie czysto logiczne. Przeżywamy obecnie potężny kryzys męskości. Chłopaki powinni wspierać się jak nigdy wcześniej. Podkładanie drugiemu facetowi kłód pod nogi tylko go pogłębia. Podbieranie sobie partnerów, obgadywanie za plecami, bezpodstawna agresja jest po prostu nagannym zachowaniem. Drugi, czysto logiczny, to że tacy mężczyźni są niestabilni. Jeżeli nie potrafisz zdobyć czegoś, bez użycia tanich sztuczek, stajesz się zwykłym oportunistą. Chciałbyś mieć kolegę, który wykorzystuje chwyty poniżej pasa? Nie, bo wystarczy, że fortuna przestanie się do ciebie uśmiechać i nawet nie poda ci koła ratunkowego. Przejdźmy teraz do rzeczy, które możesz wprowadzić, aby stać się lepszym mężczyzną. Jedną z nich jest przeanalizowanie swoich relacji z ojcem. To jest bardzo ważny punkt. Jeżeli zaczniesz spoglądać na jego zachowania, bardzo szybko zauważysz, że macie wiele wspólnych słabości. Być może masz problem z kontrolowaniem emocji. Przyglądnij się, jak twój tata reaguje na trudne sytuacje. Bo gdy to zauważysz, będziesz miał jasność, skąd to pochodzi i od czego warto rozpocząć własne uzdrawianie. Większość moich facetów ma słabe relacje z własnym ojcem i pochodzi z rodzin DDR, DDD i tak dalej. A co w przypadku, gdy wychowałeś się bez taty? Popatrz na mamę. Przypomnij sobie, co ci mówiła, jakich rad udzielała i na podstawie tego koryguj swoje życie. Grzebiąc w swojej przeszłości, możesz znaleźć wiele ciekawych rzeczy, przez które do dziś masz problemy. Wspominałem o tym w jednym z odcinków, ale istnieje pewne zjawisko zwane rewiktymizacją.
Występuje ona u osób, których dotknęło coś przykrego, ale ponownie, nieświadomie, wystawiają się na sytuacje, które wywołują u nich podobne odczucia. Być może to, że wchodzisz w toksyczne związki wynika z tego, że twoja mama warunkowo cię kochała. A może ojciec, z którym się nie dogadujesz, był nice guy'em, tylko podświadomie wypierasz ten fakt. To wszystko ma znaczenie, ale nie jest proste. Bo musisz stanąć naprzeciwko tego potwora i popatrzeć mu prosto w oczy. A nie każdy ma na tyle odwagi. Druga rzecz, o której już wcześniej trochę wspominaliśmy, czyli działaj, a nie reaguj. Jeżeli twój partner wykazuje toksyczne cechy, zamiast się oburzać, po prostu zamilknij albo zerwij kontakt. Bardzo ciężko jest zmienić osoby, które same nie przepracowały trudnych sytuacji. Problem miłych chłopców jest taki, że są w tym bardzo powolni. Co mam na myśli? Zamiast szybko się ewakuować, wolą logicznie przekonywać i w efekcie utwierdzają drugą stronę, że wszystko jest okej. Załóżmy, że partnerka zaczęła strzelać fochy i podnosić na ciebie głos. W zdrowej relacji takie rzeczy nie powinny się pojawiać, ale miły chłopak twierdzi, że on to zmieni. Zaczyna robić wykłady na temat stoicyzmu i co dostaje po czasie? To samo, tylko ze zdwojoną siłą. Każda dojrzała osoba wie, że za złe decyzje będzie musiała zapłacić cenę. W tym przypadku nie płaci żadnej, bo po awanturze dalej wszystko wraca do normy. Po trzecie, naucz się prosić o pomoc. Mili goście twierdzą, że zrobią wszystko sami, ale tak nigdy nie zbudujesz żadnego wartościowego przedsięwzięcia. Po czwarte, ustal zasady, których trzymasz się niezależnie od okoliczności. Jeżeli ktoś się przekroczy, mówisz stop i stanowczo interweniujesz. Gdy kolega w pracy prosi cię, abyś zrobił rzecz, na którą nie masz ochoty, grzecznie podziękuj. Nie czuj się winny, gdy odmawiasz ludziom. Takie są zasady biznesowego życia. Raz odmawiają tobie, raz ty odmawiasz im. Po piąte, praktykuj afirmacje. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego ta metoda jest tak krytykowana w Polsce. Uważam to za jedno z najlepszych narzędzi do zmieniania własnych przekonań. Za niedługo stworzę dedykowane afirmacje specjalnie dla mężczyzn, natomiast teraz postaram się napisać 10 sekwencji i codziennie je powtarzać. Ale to nie wszystko. Po każdej przeczytanej linijce złap tak zwane hooki, czyli wyobraź sobie sytuację z życia codziennego. Dzięki temu wzmocnisz ich moc, bo twój mózg zaczyna kreować neurobiologiczną ścieżkę. Odnosi się tu do procesu wzmocnienia połączeń neuronalnych w mózgu, które zachodzą w odpowiedzi na powtarzające się bodźce. I w momencie, kiedy wystąpi sytuacja, która pojawiła się w tej afirmacji, zauważysz, że czujesz się zdecydowanie pewniejszy. Zobacz teraz omówienie najnowszej książki Roberta Greena, która niedawno została wydana w Polsce. Kliknij tutaj i do zobaczenia.